Cześć. Dzisiaj krótki materiał. Czy wymieniać silniki, czy remontować? Po pierwsze, trzeba się zastanowić, czy warto wkładać w swój samochód jeszcze kasę. Remonty są kosztowne, zazwyczaj kosztowniejsze od założenia drugiego silnika. Natomiast, no i warsztaty często gęsto namawiają w ogóle klientów do remontowania silników, bo bardzo dobrze się na tym zarabia. Tutaj nie odkrywam Ameryki, tak po prostu jest. My też wolimy remontować silnik klienta, no bo dobrze na tym zarobimy, klient też będzie zadowolony, będzie miał swój silnik i bardzo proszę. Jest to kosztowniejsze, no bo więcej czasu zajmuje w ogóle obsługa tego silnika. Trzeba wszystko rozebrać, kupić części, złożyć na nowo. No, czas to pieniądz. Wymiana silnika ma sens, jak najbardziej, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, masz samochód, w który warto jeszcze zainwestować pieniądze i wiesz o tym, że pojeździsz tym samochodem, nie wiem, 4-5 lat, no to zainwestujesz te 4, 5, 10 tysięcy złotych, w zależności od wartości auta. I jeszcze jest jedna rzecz, którą czasem klienci podnoszą, jak rozmawiają z nami, mówią: a wie pan, ja bym zrobił swój, wiem wtedy, co mam, nie? No kurczę, jak powiedziałem na początku, remonty są dosyć drogie. Jeśli to robimy ekstra dla jednego samochodu, no jest drożej dla klienta wtedy. Jak ma do wyboru możliwość kupienia wyremontowanego, zrobionego silnika, zregenerowanego, to jest znacznie lepsza wersja niż remontowanie własnego, bo wtedy nie dość, że drożej, to dłużej. I co z tego, że, no nie wiem, niektórzy, miałem rozmowę z jednym z klientów, miał sentyment do swojego silnika. Ja tam z przodu też mam silnik, ale ja kompletnie nie mam do niego sentymentu. Jeździ to jeździ, przestanie, to go naprawię, nie, to wyrzucę, założę drugi. O ile w ogóle będzie to miało sens ekonomiczny. Jest jeszcze taka sytuacja, gdzie klient nie ma wyjścia i musi ten silnik wymienić, bo jego silnik jest zniszczony. No i wtedy już nie ma sensu próbować remontować, ale są warsztaty, co ciekawe, które próbują wcisnąć klientowi usługę remontu, bo jeszcze, no bo mówię, to jest dosyć opłacalne, to jest fajna sprawa. I próbują, no wie pan, to się da zrobić i tak dalej, i tak dalej. Spawają te głowice i robią tego typu rzeczy. Spawają bloki, prostują wały. No i mówią klientowi: panie, bo to się da to zrobić, bo to się da. Wiele rzeczy po prostu nie ma sensu robić, bo taniej jest po prostu kupić drugi, wyremontowany, zregenerowany i wszystko chodzi, jest ok. Czasem może nie być tak pięknie, bo na przykład nie będzie firmy, która sprzeda wam zregenerowany, wyremontowany silnik. No i trzeba kupić jakąś używkę. O tym, jak kupować te silniki, no to jest film na ten temat u mnie na tym kanale naszej firmy. Nie będę się tam rozwodził. I to by było tyle na temat takiej właśnie porady remontować czy wymieniać. To wszystko to kwestia tego.